spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnia przygotowuje się do kolejnej inwestycji. Co to będzie tym razem? Tak, to będzie budynek mieszkalny, identyczny zresztą jak ten, który jest za nami, z tym, że w tym przypadku będziemy go budować z mieszkaniami kompletnie wykończonymi na wynajem dla ludzi, których z jednej strony nie stać na kupno własnego mieszkania za kilkaset tysięcy złotych, z drugiej strony mogą także nie chcieć kupować mieszkania, bo różnie to teraz zaczyna się układać, ale z drugiej strony dla ludzi o odpowiednim poziomie dochodów, bo trzeba tu będzie płacić czynsz najmu. Budynek będzie miał 16 mieszkań, 15 mieszkań, po dwa pokoje z kuchnią o powierzchni tam 52 metry i jedno mieszkanie na parterze o powierzchni 44 metry, pokój z kuchnią. Jeśli chodzi o czynsz najmu, jak powiedziałem, już mieszkanie będzie całkowicie wykończone, tylko trzeba będzie meble i się wprowadzać. Czynsz najmu skalkulowaliśmy w wysokości, może powiem za to większe mieszkanie, bo ich jest 15, to jest dokładnie 1000 zł miesięcznie plus opłata za media, te, które są blicznikowane, czyli woda centralna, śmieci. Kto będzie mógł wynająć? Każdy. Każdy, kto podpisze z nami umowę, kto wpłaci kaucję w wysokości 35% wartości mieszkania i potem będzie płacił czynsz. Może mieszkać nawet na stałe, bo tutaj nie określamy żadnego terminu czasowego, że możemy wynająć na rok, dwa czy pięć. Nie. Wynajmujemy na czas nieokreślony, raczej chcielibyśmy określić minimalny okres mieszkań, zamieszkiwania, żeby to nie było miesiąc, dwa. I wszystko. Oczywiście, jeśli ktoś zrezygnuje z wynajmu i się wyprowadzi, kaucja jest zwrotna. A jeżeli najemca zdecydowałby się na wykup takiego mieszkania, czy to będzie możliwe? Na pewno tak, z tym, że na pewno nie przez najbliższe, powiedzmy, 5 czy ileś lat. Jest sprawa finansowania budynku, sprawa spłaty z czynszu najmu tego finansowania. Także tutaj myślę, że gdzieś, ale to mówię to na zasadzie, że myślę, że gdzieś za około 5-10 lat do sprawy można będzie przystąpić i można będzie te mieszkania wykupywać. Jeżeli ktoś będzie płacił tak w takim normalnym czasie kredyt, to po ilu latach to mieszkanie zostanie jego własnością? Jeśli zwyczajnie spłacałby kredyt, to mieszkanie po 25 latach stanie się jego własnością. Kiedy faktycznie rozpocznie się budowa i ile ona będzie trwała? Rozpocząć chcemy w lipcu w tym roku, czyli już niedługo. Trwała będzie około 12 miesięcy, czyli w lipcu w przyszłym. Znaczy, będzie to zależeć od okresu zimowego, od zimy, czy będzie sroga, czy nie, bo przy takiej zimie, jaką właśnie mieliśmy, no to jesteśmy w stanie budować budynek już gdzieś do końca maja, natomiast lepiej być ostrożnym i w przypadku jakiejś bardziej srogiej zimy z wykonawcą rozmawiamy, bo jesteśmy w trakcie podpisywania umowy. Termin zakończenia budynku będzie 12 miesięcy, czyli koniec lipca przyszłego roku. Też dla tych, którzy akurat teraz wpadli na pomysł, że chcieliby wynająć takie mieszkanie w spółdzielni, taki krótki poradnik. Co teraz powinni zrobić? Przyjść do nas do spółdzielni w godzinach pracy na ulicę Środkową, porozmawiać w dziale lokalowym, zapoznać się z projektem umowy, z regulaminem najmu, podjąć decyzję, podpisać umowę. Zrobiliśmy założenie, że umowy będziemy podpisywać w kolejności zgłoszeń i w kolejności zgłoszeń przychodzący od razu będzie wybierał sobie mieszkanie, czyli położenie mieszkania w budynku, co też jest dla wielu ludzi istotne. I jest jeszcze jedna rzecz, że dla tych, którzy podpiszą umowę, no w trakcie budowy teraz stanu surowego, czyli gdzieś do końca jesieni tegorocznej, będzie możliwość aranżacji wnętrza lokalu, czyli odpowiedniego postawienia ścianek działowych, ponieważ w projekcie jest 4 rodzaje tej aranżacji. Ale to dopiero na początku, potem jak już staną ścianki działowe, no trudno będzie to robić. Spółdzielnia, aby wybudować blok, musi zaciągnąć kredyt komercyjny, a nie na preferencyjnych warunkach, tak jak jest to w przypadku TBS-u. Stąd czynsz najmu będzie tutaj nieco wyższy. Jednak po spłaceniu kredytu mieszkanie będzie można przekształcić na własność.
Kino Len w najbliższych dniach zaprasza na filmy z gatunku science fiction Jurassic World i Kraina Jutra oraz dramat Dziennik Panny Służącej. Bilety do nabycia w kasie kina w cenie od poniedziałku do czwartku 14 zł, od piątku do niedzieli 15 zł, a emeryci, studenci i uczniowie każdego dnia za bilet zapłacą 12 zł. Dziewiątego czerwca w Żyrardowskiej Resursie odbyło się coroczne Forum Pożytku Publicznego poświęcone współpracy między sektorem pozarządowym a samorządem miasta Żyrardowa. W spotkaniu uczestniczyło ponad 35 osób z 25 organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców naszego miasta. Gości w imieniu prezydenta Wojciecha Jasińskiego powitał zastępca Dariusz Kaczanowski, wprowadzając jednocześnie w tematykę spotkania. Oczekujemy od Państwa wniosków, propozycji dla nas jako władz samorządowych, co moglibyśmy poprawić, jeśli chodzi o współpracę z organizacjami pozarządowymi. Tym bardziej, że Państwo wiecie najlepiej, co powinno się zadziać na linii władza samorządowa, organizacja pożytku publicznego, tak by rozwój naszego miasta, rozwój życia publicznego naszych mieszkańców były jak najkorzystniejsze. W Żyrardowie doświadczenia współpracy z sektorem pozarządowym sięgają wielu lat. Wspólne rozwiązywanie ważnych spraw społeczności miasta zgodnie z zapisem ustawowym odbywa się w zakresach i na zasadach określonych w corocznym programie współpracy miasta Żyrardowa z organizacjami pozarządowymi. W 2014 roku z samorządem miasta współpracowały 42 organizacje pozarządowe w takich obszarach jak pomoc społeczna, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, edukacja, oświata i wychowanie, wypoczynek dzieci i młodzieży, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, promocja i organizacja wolontariatu, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Uczestnicy spotkania zapoznali się z obszerną relacją ze współpracy samorządu miasta z NGO w 2014 roku, przygotowaną przez Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej. Następnie zaproszony na forum gość Artur Gluziński, współtwórca ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przekazał zebranym istotne wskazówki formalno-prawne obowiązujące we wzajemnej współpracy trzeciego sektora z samorządem, jak również wyjaśnił wszelkie wątpliwości, odpowiadając na pytania przedstawicieli organizacji pozarządowych. Była to również okazja do wymiany doświadczeń i przedstawienia planów podejmowanych przedsięwzięć. W sobotę 6 czerwca w Urzędzie Stanu Cywilnego jubileusz Złotych Godów świętowała kolejna para. Państwa Annę i Tadeusza Magierskich oraz gości uroczystości powitali prezydent Wojciech Jasiński oraz kierownik OSC Krystyna Kobyłka. Okazją do naszego spotkania są, jak Państwo zapewne wiecie, Złote Gody Anny i Tadeusza Magierskich. To już 50 lat, proszę Państwa, kiedy ci szacowni nasi jubilaci są małżeństwem. To wielka sztuka, proszę Państwa, przeżyć ze sobą aż 50 lat. Przeżywać razem nie tylko wzloty, ale i upadki i być ze sobą razem pomimo wszystko dla dobra siebie samego, swoich bliskich, a także dla dobra społeczeństwa. To jest oczywiste. Medal za długoletnie pożycie małżeńskie to dowód szczególnego uznania.
trwałości i nierozerwalności małżeństwa i rodziny. Jest wyjątkowy pośród polskich odznaczeń. Otrzymują go bowiem pary, które szczególnie, wspólnie i rodzinnie przeżyły 50 lat. To jest powód do dumy i radości dla najbliższych, a także to jest dowód uznania dla związku kobiety i mężczyzny, którzy pół wieku trwają w złożonej przysiędze, w szczęściu i zdrowiu. Dziś Państwa osobiste święto staje się świętem wagi państwowej, w szczególności dla Żylardowej. Szanowni Państwo, Pani Anno i Panie Tadeuszu, dostojnym jubilatom Państwu Annie i Tadeuszowi Magierskim z okazji uroczystego wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie składam najserdeczniejsze życzenia. Ciepła płynącego z ludzkiej życzliwości, szacunku i troski płynących z ludzkiej miłości, radości dzięki szczeremu uśmiechowi drugiej osoby. Niech nigdy nie brakuje Państwu zdrowia, spokoju i pomyślności. Podpisane prezydent miasta Żylardowa. Państwo Magierscy zostali udekorowani medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez prezydenta Rzeczpospolitej Bronisława Komorowskiego. Związek małżeński jubilaci zawarli 21 listopada 1964 roku. Wychowali dwoje dzieci, którzy obdarowali ich czworgiem wnucząt. Kolejne pokolenie rodziny Magierskich to czworo prawnucząt – Kuba, Gabrysia, Wiktoria i Mikołaj. Z zawodu pani Anna jest technikiem odzieżowym, pan Tadeusz kierowcą. Obecnie odpoczywają na zasłużonej emeryturze. Jubilaci zdradzili nam receptę na tak długi i udany związek. O, trzeba mieć dużo cierpliwości. No tak. Cierpliwości, miłości, no i wybaczenia sobie nawzajem. Uroczystość w Urzędzie Stanu Cywilnego zakończył toast i wspólne zdjęcie. Przez kilka dni w ubiegłym tygodniu w Żylardowie gościła ekipa realizująca nowy serial, który będzie opowiadał o życiu aktora, reżysera, wielkiej gwiazdy polskiego kina i kabaretu okresu międzywojennego Eugeniusza Bodo. Planem zdjęciowym była Resursa i budynek kantoru. Przenosimy się w lata 20 i 30. Mamy przede wszystkim możliwości poznania jeszcze raz na nowo muzyki, która wtedy panowała, tańców, mody na kino. No, przybliżymy tamten świat lat 20 i 30. Niewiele osób w Polsce wie, kto to jest Bodo. Jak pytamy się, kto to jest Bodo, to tak widzę, że to nie jest postać w ogóle popularna. No, starsze pokolenie może kojarzy z piosenek czy z filmów. Ale my chcemy opowiedzieć historię uniwersalną, jakiegoś człowieka, jakiegoś artysty przede wszystkim, który przebija się przez życie, przedziera się, ma talent, ale to życie nie jest proste. No, w końcu ginie w Rosji, zabity przez pewien przypadek właściwie w więzieniu rosyjskim, mimo tego, że był obywatelem szwajcarskim. Dzięki realizacji serialu w Żylardowie gościliśmy znanych aktorów, którzy opowiadali o kreowanych postaciach. Założenie serialu jest takie, że opowiadamy w pewien sposób o celebryctwie 100 lat temu. I coś takiego rzeczywiście w tym serialu będzie, natomiast rola młodego Bodo pokazuje te trudy, które wiązały się dla Eugeniusza Bodo faktycznie 100 lat temu w dotarciu na ten szczyt, tak? Czyli to nie było w
wcale tak, że pojawił się nagle Eugeniusz Body i od razu został gwiazdą. Musiał sobie na to chwilę zapracować, przeżyć sporo i proszę mi wierzyć, jest to bardzo ciekawa historia. Hans jest kolegą z podwórka Eugeniusza Bodo. Hans jest Niemcem. Oni się wychowywali razem. Bardzo się lubią, tylko mają dwa różne sposoby myślenia. Bodo jest bardziej artystyczny, a Hans jest bardziej realistą. Do współpracy przy produkcji serialu zaproszono również Agustina Egurole, który zajmuje się oprawą taneczną. Jest duży wysiłek w przygotowaniach, ale myślę, że warto. Myślę, że warto będzie oddać charakter tamtych czasów i tamtej epoki również właśnie tańcem. Zobaczymy wiele solowych takich choreografii, wiele grupowych i takich dużych też finałowych scen. Na przykład w jednej będzie około 50 tancerzy, więc będzie tego tańca naprawdę dużo. Będą i tańce afrykańskie, będzie i też Charleston, będzie dużo tańca z tamtego czasu. Realizacja serialu to dobry element promocji miasta. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy w Żardowie gościć kolejną ekipę filmową. Umówiliśmy się z producentami, iż we wrześniu będą kręcone dalsze sceny w Żardowie, nawet z udziałem tutaj naszego terenu na Jana Pawła, jak też w okolicach budynku, w którym się znajdujemy. Będziemy chcieli zaprezentować ekipie filmowej i resursy, i kantor, i wszystkie miejsca w Żardowie, które będą mogły ukazać się w filmie o Eugeniuszu Bodo. Jest to dla nas zaszczyt, że po raz kolejny Żyrardów jest wybierany jako miejsce zdjęć do filmów i seriali telewizyjnych.